Brazylii. Tutaj, jak powiedział Ildiray Bastyrk, mecz o wszystko dla Canarinhos. Turkom, by grać w półfinale, wystarczał remis. Miejsce toczyła bój z Brazylią. Te zespoły grały ze sobą dwa razy na ostatnich Mistrzostwach Świata. W grupie w Ulsan 3 czerwca Brazylia wygrała 2-1. Po 3 tygodniach w Saitamie w meczu półfinałowym ponownie Canarinhos byli górą 1-0. Tutaj musieli wygrać, bo mieli mniej strzelonych goli od Turków, by zapewnić sobie półfinał Pucharu Konfederacji. Od początku zaatakowali. Tutaj bardzo ładna akcja z prawej strony, dośrodkowanie Klebersona i strzał Ilana, napastnika Atletico Paranense. Tyle, że jego strzał zatrzymał się na słupku. Przewaga Mistrzów Świata od początku niepodważalna. 3-16 minuta, niepewnie Rustu Rekber, doskonała szansa, zobaczmy. Wydawało się, że gol paść musi, bo nie było już bramkarza na linii. Strzelał Adriano, no ale od czego jest Bilent Korkmaz? Tak jak w meczu z USA wybijał piłkę z linii, tak i teraz ratuje swój zespół. Świetnie Ronaldinho zobaczył Adriano, napastnik Parmy strzelił z lewej nogi, troszeczkę zbyt w środek bramki i dlatego Bilent zdołał wybić jego strzał. Nie udało się w 6, nie udało się w 16, ale udało się w 23 minucie. Ponownie Adriano i tym razem już piłkarz Parmy się nie myli. Trudna to była sytuacja, bo przyjął piłkę i nie mógł już jej sprowadzić do ziemi. Zdecydował się, bo to było jedyne rozwiązanie tak naprawdę na lobowanie Rustu Rekbera z trudnej piłki, ale zrobił to bardzo skutecznie. Drugi gol Adriano w tym turnieju, no i Brazylia objęła zasłużone prowadzenie. Brazylia i Turcja miały przed tym meczem po 3 punkty na koncie, tyle że Turcy 2-2 w bramkach, a Brazylijczycy 1-1. I dla gorsza Ronaldinho dostał drugą żółtą kartkę, musiał opuścić plac gry, no i zabrakło już czasu mistrzom świata, by ten mecz wygrać.